Audycje kulturalne w dobrym tonie Miło mi zaprosić Państwa do nowego cyklu audycji, audycji poświęconych językowi polskiemu. Są Państwo moimi gośćmi, więc powinnam Państwa przywitać, co też oczywiście z radością czynię, a zatem witam Państwa w kąciku językowym NCK. Pozwolę sobie tutaj ocenić tę swoją wypowiedź, a mianowicie to, że przywitałam Państwa w swoim programie. No, nie uchybiłam żadnym zasadom etykietalnym, przywitałam Państwa, bo jako gospodyni mogłam się tak zachować. Witanie gości jest przywilejem gospodarza. Czasownik Witać oznaczał dawniej jeszcze. Do połowy XIX wieku przebywać gdzieś, znajdować się gdzieś, a potem mieszkać, zamieszkiwać. Ślady tych znaczeń obecne są jeszcze w czasowniku zawitać, na przykład gdy mówimy nie zawitam u was długo, albo na przykład gdy pytamy, kiedy państwo do nas zawitają. Też widzimy ten czasownik zawitać w takich sytuacjach trochę przenośnych, gdy na przykład mówimy zawitało wreszcie lato, albo w kraju ogarniętym wojną zawitał spokój. Tutaj mamy użycia przenośne, ale cały czas wskazują one na to, że to zawitać, dzisiaj, a dawniej witać, oznacza i oznaczało tyle, co przebywać gdzieś. I stąd się wzięło takie użycie czasownika witać, które pełni funkcję zaproszenia. Gospodarz mówił do gościa witaj, albo mówił witajcie, co znaczyło jakby mieszkaj tutaj, przebywaj u mnie. Było to więc zaproszenie do przebywania w jego domu. Z czasem w XVI wieku ta forma witaj i witajcie zmieniła swój zakres użycia. Zwracali się tak do siebie tylko ludzie nisko urodzeni. Mógł się też w ten sposób zwrócić szlachcic do plebejusza, ale szlachcic do szlachcica nigdy. Jeśli więc ktoś został przywitany za pomocą słowa witaj albo witajcie, no to mógł się poczuć jak plebejusz lub po prostu nim był. Później to witaj przekształciło się w witam, czyli w tę formę, której używamy współcześnie. A zatem, pierwotne mieszkaj tu, bądź u nas, przekształciło się w ja Ciebie pozdrawiam, widząc Cię u siebie, i to właśnie znaczyło potem witaj, i wówczas całkowicie zanikło znaczenie związane z mieszkaniem, z przebywaniem. W taki sposób, mówiąc witam, szlachcic rozpoczynał różnego rodzaju oracje powitalne. Dziś wiele osób używa tej formy, to znaczy formy witam, po to, żeby rozpocząć list. Zwykle list elektroniczny. Jest to zwyczaj wzięty z korporacji, gdzie z założenia wszyscy są sobie równi. No i właśnie sygnałem takiej równości jest to witam. I dlatego w kontaktach innych niż równy z równym jest to forma zupełnie niewskazana. No oczywiście z wyjątkiem sytuacji, gdy gospodarz wita swoich gości. Audycje kulturalne. Dobrym tonie.